in the world? Czyli w co grają Amerykanie. część trzecia. Grudzień 2022 roku. Trudno uciec od konstatacji, że obecnie to Stany Zjednoczone dążą do deglobalizacji, a więc do fundamentalnej rewizji zasad determinujących kształt postzimnowojennego porządku międzynarodowego. Tego samego nie da się powiedzieć o Chinach. Te ustami chociażby Xi Jinpinga podczas jego spotkania z prezydentem Niemiec Olafem Scholzem czy grudniowego spotkania z Charlesem Michelem podkreślają gotowość, osobne pytanie brzmi, na ile można tym zapewnieniom wierzyć, do dalszego otwierania swojego rynku i utrzymania relacji handlowych, chociażby z Europejczykami, w ich obecnym kształcie. W tym więc sensie to Stany Zjednoczone stają się państwem rewizjonistycznym. Problem polega na tym, że owa rewizja porządku międzynarodowego bezpośrednio godzi w interesy ekonomiczne nie tylko Chin, ale też Europy, a przynajmniej tych jej części, które naprawdę się liczą, a więc Niemiec czy Francji. Na chwilę obecną, to Europa Zachodnia jest drugim po Rosji największym przegranym wojny na Ukrainie. Pozbawiona dostępu do tanich rosyjskich węglowodorów i osłabiona politycznie względem Europy Środkowo-Wschodniej. Która po sukcesie ukraińskiego oręża odnalazła na nowo, przynajmniej czasowo, swą utraconą wieki temu podmiotowość. Pomysł, że po tym wszystkim Europejczycy zgodzą się ograniczyć swoje relacje handlowe z Chinami drugi fundament ich dobrobytu jest niedorzeczny. Szczególnie, że Stany Zjednoczone coraz wyraźniej i nie oglądając się na nikogo, łamią Memorandum Kroła i zmierzają w stronę protekcjonizmu. A więc nie chcą i nie mogą zaoferować Europie alternatywy dla wymiany handlowej z Chinami. Co godne odnotowania, o ile Stany Zjednoczone nie życzą sobie raczej powrotu do rywalizacji handlowej znanej z, chociażby z czasów prezydentury Donalda Trumpa, gdy Unia Europejska i USA nakładały na siebie wzajemne cła np. Na, na aluminium czy samoloty pasażerskie, o tyle wydaje się, że Stany nie miałyby nic przeciwko temu, aby w odpowiedzi na amerykańskie subsydia Unia Europejska wprowadziła analogiczne regulacje. Zdaniem części amerykańskiego establishmentu mogłoby to doprowadzić do zmniejszenia zależności Europy od Chin. Być może tak właśnie by było, natomiast jest również prawdopodobne, że skutkowałoby to także rozluźnieniem więzów transatlantyckich, a tym samym przybliżyło Europę do osiągnięcia stanu suwerenności strategicznej. To ostatnie zaś nie musi bynajmniej oznaczać bliskiej koordynacji polityki Brukseli z Waszyngtonem. Tu warto wspomnieć słowa Charlesa Michela z konferencji prasowej zorganizowanej po jego ostatnim spotkaniu z Xi Jinpingiem. Prezydent Rady Europejskiej stwierdził wówczas mianowicie, że Chiny są największym partnerem handlowym Unii Europejskiej, z wymianą handlową na poziomie 2 miliardów euro dziennie. Co więcej, jak informuje Deutsche Welle, Michel dodał: To cytat: że Unia Europejska nie może być poboczną ofiarą napięć i rywalizacji między Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi. Wojna rozpętana przez Rosję przyczyniła się do wzmocnienia więzi Unii Europejskiej oraz USA, jeżeli chodzi o sprawy zasadnicze: bezpieczeństwo i pokój. Michel kontynuuje: Mamy do czynienia z bezprecedensową koordynacją. Ale wpływ konfliktu na USA nie jest taki sam jak na Europę. Stany Zjednoczone eksportują surowce energetyczne. Unia Europejska ma ciężkie rachunki do płacenia, grozi nam recesja, konkluduje Michel. Warto zwrócić uwagę, że jego zdaniem koordynacja stanowisk Unii Europejskiej i USA dotyczy bezpieczeństwa, ale niekoniecznie dotyczy kwestii gospodarczych. Autor nie wie, jakie kalkulacje towarzyszą tej właśnie polityce USA. Być może Waszyngton zakłada, że siła przyzwyczajenia, inercja instytucjonalna Unii Europejskiej i opór państw Europy Wschodniej sprawią, że Europa pozostanie wierna tradycyjnej dla niej orientacji proatlantyckiej. Nie można jednak wykluczyć, że Amerykanie Uznając, że coś im się należy za bycie podporą i architektem ładu międzynarodowego, który przyniósł ich sojusznikom ogromne korzyści wierzą, że mogą oczekiwać w zamian od nich pozłuszeństwa. Niestety wdzięczność nie jest walutą w relacjach międzynarodowych. Tu warto wspomnieć niedawną rozmowę autora artykułu z generałem Robertem Spaldingiem, uważanym powszechnie i moim zdaniem słusznie. Za nieprzejednanego jastrzębia i zwolennika twardej konfrontacji z Chinami. Zapytany o to, w jaki sposób Amerykanie zamierzają namówić Europejczyków na dołączenie do antychińskiej krucjaty, która będzie przecież miała realne konsekwencje gospodarcze, generał Spalding z niekłamaną irytacją zauważył, że jeżeli Europejczycy których bezpieczeństwo i dostatek były wcześniej przez dekady gwarantowane przez Stany Zjednoczone, są na tyle niewdzięczni, aby teraz odwrócić się od USA, to te powinny w odpowiedzi wycofać swoje wojska z Niemiec. Takie stawianie sprawy nie może przynieść Stanom Zjednoczonym sukcesu. Europa nie kupi tej argumentacji. Nie dlatego, że jest wrogo nastawiona wobec USA, czy ma złodzenia wobec Chin, a dlatego, że jej elity zdają sobie sprawę, że odcięty od tanich rosyjskich węglowodorów, Stary Kontynent nie zdoła utrzymać konkurencyjności swego przemysłu, jeżeli zostanie on też odcięty od możliwości prowadzenia wymiany handlowej z Chinami. Fakt, że Waszyngton zdaje się tych obaw nie dostrzegać lub je ignoruje, potwierdza obserwację Herberta McMastera, który był doradcą do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego prezydenta Donalda Trumpa. Który zauważył, że amerykańskie elity cierpią na narcyzm strategiczny? McMaster definiował tę przypadłość jako skłonność do postrzegania przez Amerykanów świata wyłącznie w odniesieniu do nas samych McMaster mówił tu o Amerykanach samych sobie i zakładania, że to działania podejmowane przez USA zawsze decydują o tym, czy dane przedsięwzięcie odniesie ostatecznie sukces. Nawiasem mówiąc, jest to fenomen psychologiczny znany jako atrybucja wewnętrzna. To problem, dodaje McMaster. bowiem podejście to nie uwzględnia sprawczości, interesów i wpływów innych na kształtowanie rzeczywistości. Skutkuje to też popełnianiem przez Amerykanów szeregu błędów poznawczych, przypisywaniu innym aktorom na scenie międzynarodowej narodowej własnych celów i własnej logiki. To jest tak zwany błąd lustrzanego odbicia. Myślenia życzeniowego i błędów potwierdzenia. Tak więc problem z tym rozumowaniem, które zaprezentował generał Spalding, polega na tym, że jego groźba jest nie tylko pusta, ale wręcz jeśli zostałaby zrealizowana, może się dla USA okazać kontrproduktywna. Na koniec dnia oznaczałoby to bowiem, że Stany Zjednoczone dobrowolnie pozbawiłyby się lewara i znacznej części wpływów na kontynencie. W rezultacie czego Europa miałaby w końcu realne szanse na osiągnięcie, tak pożądanych przez chociażby Emanuela Macrona, suwerenności strategicznej. Co prawda, przykładowe Niemcy musiałyby w związku z tym ponieść pewne koszty wynikające z potrzeby zwiększenia zdolności własnych sił zbrojnych. Natomiast wycofanie przez USA własnych zasobów militarnych z RFN nie tworzyłoby dla Berlina zagrożenia egzystencjalnego. Rosja nie ma ani zdolności oddzielona nie jedną, ale dwiema strefa buforowymi strefami buforowymi w postaci Ukrainy i Polski, ani powodu, aby zagrozić Niemcom militarnie. Natomiast uwolniona od amerykańskiej obecności Europa mogłaby w końcu zacząć kształtować samodzielnie własną politykę. O ile po raz kolejny w historii Projektu Zjednoczonej Europy nie rozsadziłyby tegoż projektu wewnętrzne rywalizacje. Urzeczywistnienie się tego scenariusza mogłoby oznaczać krytyczne zagrożenie dla sprawczości państw między bo z łatwością można by sobie wyobrazić, że Europejczycy stali, staraliby się powrócić do pewnych form współpracy z Rosją, znanych z czasów sprzed jej inwazji na Ukrainę. Zresztą tęsknotę do starych, dobrych czasów da się łatwo wyczuć w wypowiedziach zarówno kanclerza Scholza, który mówił niedawno o potrzebie powrotu do przedwojennego ładu o ile rzecz jasna Władimir Putin odtańczyłby jakąś fo formę tańca rytualnego jak i Emanuela Macrona, który na początku grudnia mówił, że zapewnienie Rosji gwarancji bezpieczeństwa i tego, że NATO nie zbliży się do granicy Rosji powinno być kluczowym elementem przyszłego porozumienia pokojowego. Proszę nie zrozumieć mnie źle. To, że rozumiem źródła obaw i zastrzeżeń Europejczyków, nie oznacza bynajmniej, że uważam, iż w interesie Polski powinno być wychodzenie im naprzeciw. I jeżeli tylko udałoby się wtłoczyć Europę w suflowaną przez USA nową aranżacją geopolityczną i geoekonomiczną, nawet jeżeli miałoby to powodować drastyczne zbiednienie narodów Europy Zachodniej, to jak mówił Lord Farquard ze Szreka, jest to poświęcenie, na które jestem gotowy. Ba, skoro dualizmu na łabie nie udaje się przełamać poprzez zwiększenie zasobności i sprawności ekonomicznej Polski, to może drogą do tego jest doprowadzenie do uwiądu gospodarek Europy Zachodniej. Wizja... Europy bez znaczącej obecności Stanów Zjednoczonych jest z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej katastrofalna. Łatwo bowiem można sobie wyobrazić, że będzie ona prowadzić do takiej lub innej formy koncertu mocarstw, nie tylko w wymiarze europejskim, ale być może wręcz euroazjatyckim. W takim z kolei układzie, rozpiętym pomiędzy zaawansowaną technologicznie Europą, Rosją, źródłem węglowodorów, a docelowo być może również miejscem, gdzie outsourcowana jest niskomarżowa i zatruwająca środowisko produkcja, a wreszcie Chinami z ich rosnącym sektorem high-tech i ogromnym, choć malejącym, potencjałem demograficznym nie tworzy właściwie miejsca dla państw, które mogą tę równowagę zdestabilizować. W takiej konfiguracji Polska i inne państwa Międzymorza musiałyby zostać zneutralizowane, Pozbawione podmiotowości i utrzymane w pozycji, którą obecnie zajmują, pozbawionych sprawczości półperyferii. Natomiast polityka realizowana przez Stany Zjednoczone, jedynego realnego gwaranta bezpieczeństwa Polski, musi budzić niepokój. Zdaje się ona bowiem być krótkowzroczna, niespójna i wewnętrznie sprzeczna, a jako taka okaże się najprawdopodobniej także nieskuteczna. Wówczas Polska będzie musiała porzucić wizję współtworzenia cieszącego się podmiotowością regionu międzymorza i wykonać tzw. zwany pivot na kontynent, starając się w ograniczonej przestrzeni manewrować na tyle zręcznie, aby wynegocjować sobie chociaż trochę lepsze miejsce w łańcuchach wartości współpracującej ekonomicznie Eurazji już bez Stanów Zjednoczonych. Nie należy przy tym wątpić, że jedna i druga strategia wymagać będzie sprawnego przywództwa politycznego i zdolnych elit. Państwu pozostawiam do oceny, czy Polska takimi elitami dysponuje. Dziękuję, Albert Świdziński.